Polscy producenci radzą sobie coraz lepiej. W lipcu wskaźnik wyprzedzający koniunktury w naszym przemyśle zanotował solidny wzrost. Wszyscy zaczynają zastanawiać się nad tym, czy to już koniec spowolnienia. Wiele wskazuje na to, że tak. Natomiast trzeba pamiętać, że nasza gospodarka z kryzysu będzie wychodziła bardzo powoli. Produkt krajowy brutto już w drugim kwartale mógł zanotować nieco wyższy wzrost niż na początku roku. Jednak zanim dojdziemy do solidnego wzrostu, który pozwoli na poprawę sytuacji na rynku pracy, upłynie jeszcze trochę czasu. Firmy bowiem mają coraz więcej zamówień, głównie za granicę. Jednak wciąż optymizm jeszcze jest zbyt mały, aby na przykład zatrudniły więcej pracowników. Dlatego zanim przeciętny Kowalski odczuje poprawę sytuacji gospodarczej w swoim portfelu, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.